Dominik urodził się w dobrze sytuowanej katolickiej rodzinie w Junghall w hrabstwie Cork w Irlandii około 1566 roku. W tym czasie królową Anglii i Irlandii była Elżbieta I, a anglikanizm uznany został jako oficjalna religia. 20-letni Dominik udał się do Francji, gdzie zaciągnął się do wojska księcia Merkur, walczącego przeciwko Hugenotom w Bretanii. Przez ponad 10 lat służył w Lidze Katolickiej, a że był sumiennym w wypełnianiu swoich obowiązków, systematycznie awansował, aż do stopnia wojskowego gubernatora regionu. Pod koniec lat 90. XVI stulecia trafił nad Zatokę Biskańską w Hiszpanii, gdzie po przyznaniu mu emerytury król Filip II umieścił go w garnizonie La Crona. Jednak kariera wojskowa przestała interesować Dominika, który więcej czasu poświęcał teraz na życie duchowe. Podczas Wielkiego Postu w 1598 roku jako spowiednik żołnierzy trafił do jego oddziału kolega Irlandczyk, jezuita Thomas White, któremu Dominik zwierzył się z pragnienia życia religijnego. Wiedział już, że jego powołaniem jest bycie bratem zakonnym u jezuitów. Wyznał więc Thomasowi, że przez 10 miesięcy doświadczał niepokoju, który ustąpił dopiero, gdy zetknął się z nim, gorliwym kapłanem. Został przyjęty do nowicjatu w Santiago de Compostela po półrocznej próbie w kolegium jezuitów. Wykazał się wtedy wielkim poświęceniem. Nie uciekł, jak wielu innych, przed zarazą, która dotknęła kolegium, ale został, by opiekować się chorymi, pocieszać ich w ostatniej godzinie życia. W ten sposób przekonał nieufnych wobec siebie przełożonych i zdołał ukończyć nowicjat. Raport na jego temat, wysłany do Rzymu, brzmiał: człowiek to rozsądny, o wielkiej sile fizycznej, dojrzały, roztropny i towarzyski, choć skłonny do zapalczywości i uparty. W roku 1601 król Hiszpanii Filip III podjął decyzję o wysłaniu wojsk na pomoc rebelii, która rozpoczęła się w Irlandii. Wraz z wojskiem wyruszył w rodzinne okolice Dominik. Zdziesiątkowane przez sztorm oddziały dotarły do brzegu 1 grudnia 1601 roku. Rozpoczęły się walki, zakończone niestety klęską. 17 czerwca 1602 roku zakuty w kajdany jezuitów uwięziono i poprowadzono na przesłuchanie. Obiecano im wielkie nagrody za wyrzeczenie się wiary katolickiej, a gdy nie chcieli tego zrobić, zostali poddani bestialskim torturom. Mimo prób perswazji ze strony części rodziny, by udał konwersję w celu uratowania życia, Dominik pozostał niezłomny. Dowodzący wojskiem angielskim chciał zmusić go do wyrzeczenia się wiary katolickiej i złamać jego wierność wobec Ojca Świętego. Gdy w ciągu ponad 4 miesięcy uwięzienia nie udało mu się osiągnąć tego celu, Dominik został przewieziony do Junghall na egzekucję. Na miejscu kaźni zawołał: bądź pozdrowiony, Krzyżu Święty, którego tak bardzo pragnąłem. Powiedział też do zgromadzonych mieszkańców, że przybył do Irlandii, by bronić rzymskiego kościoła katolickiego, jedynego miejsca, w którym Bóg obdarza zbawieniem. Był przy tym bardzo pogodny. Angielski oficer powiedział: on tak traktuje śmierć, jak ja ucztę. Usłyszawszy to, w odpowiedzi powiedział: w tej sprawie będę gotów umrzeć nie raz, ale 1000 razy. Po tak odważnym i pełnym wiary świadectwie kaci nie chcieli dokonać egzekucji. Przymuszono do jej wykonania pewnego rybaka, który prosił skazańca o przebaczenie. Dominik udzielił mu go z uśmiechem. Na koniec zawołał: Panie, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Oddał życie za wiarę 31 października 1602 roku. Obecnie w miejscu egzekucji
znajduje się tablica pamiątkowa. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w 1992 roku razem z 16 innymi męczennikami irlandzkimi. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty w błogosławionym Dominiku i towarzyszach męczennikach dałeś nam przykład prawdziwego męstwa. Kiedy to nie bojąc się pogardy, uznali krzyż za daną sobie radość. Daj nam przez ich wstawiennictwo, byśmy przez wierne wypełnianie Twoich przykazań mogli przynieść owoc pokoju i jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami, bądź nam miły.